Wracamy do przerwanego tematu, a tym tematem są chrzty. Bośmy przerwali, pamiętacie, ten temat, by omówić ten, który ubiegły wtorek zakończyliśmy. I mówiąc o chrztach, przypomnę, iż zauważyliśmy, że Pismo Święte, Nowy Testament, ustami Jana Chrzciciela mówi o trzech różnych od siebie chrztach. Jeśli chcecie sobie przypomnieć, gdzie to jest zapisane, bo to tak dawno było, że macie prawo nie pamiętać, to otwórzcie Ewangelię Łukasza. Ewangelia Łukasza, rozdział 3, wiersz 16. Sam Jan odpowiedział wszystkim, mówiąc: ja chrzczę was wodą. A więc jest to pierwszy rodzaj chrztu, o którym już mówiliśmy, który już sobie omówiliśmy. Lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów jego. A więc dwa następne chrzty według Jana ma wykonywać już nie on, ale ktoś większy niż on, któremu Jan Chrzciciel nawet nie uważał za stosowne rzemyków rozwiązać. I powiada Jan Chrzciciel tak: on was, a więc on, ten ktoś większy, my wiemy, o kogo chodzi, że chodzi o Pana Jezusa Chrystusa. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. A więc mamy tu wymienione trzy różne rodzaje chrztów. Po pierwsze chrzest w wodzie, który w miarę szczegółowo omówiliśmy. Po drugie chrzest w Duchu Świętym, który także w miarę możliwości, w miarę dokładnie omówiliśmy, wchodząc także na inne dziedziny, jeśli chodzi o Ducha Świętego. I występuje tu wreszcie, po trzecie, chrzest w ogniu. Chrzest w ogniu. I każdy z tych chrztów jest inny. Nie możemy utożsamiać chrztu wodnego z chrztem w Duchu Świętym, bo chrzest wodny był udzielany przez Jana Chrzciciela. Natomiast Jan Chrzciciel mówi: kto inny was będzie chrzcił w Duchu Świętym? Więc nie możemy powiedzieć, że te dwa chrzty to jest to samo. Kto inny tu chrzci, kto inny tu chrzci. Kto inny tu chrzci i w czymś innym zanurza, bo Jan Chrzciciel zanurzał w wodzie. On sam mówi: ja was chrzczę w wodzie. Ja was chrzczę wodą albo w wodzie. Ale po mnie, ten, który po mnie przychodzi, chrzcić was będzie w Duchu Świętym. A więc występuje tu zarówno inny chrzciciel, jak i też chrzczenie, nie w wodzie, a w Duchu Świętym. A dalej tenże sam Jan powiada, że ten, który będzie chrzcił w ogniu, a który będzie chrzcił w Duchu Świętym, będzie także zanurzał, oprócz tego, że zanurza w Duchu Świętym, chrzci w Duchu Świętym, będzie także chrzcił w ogniu. Będzie także chrzcił w ogniu. No, trzeba by było wspomnieć, co znaczy słowo chrzest. Co znaczy słowo chrzest? Chrzest, powiedzieliśmy sobie, że w języku greckim występuje pod słowem baptizo, a to znaczy zanurzenie, zatopienie. A więc Jan Chrzciciel zanurzał w wodzie, Jezus Chrystus zanurza w Duchu Świętym i Jezus Chrystus zanurza w ogniu. Należałoby także sobie postawić bardzo ważne pytanie. Czy to, co Jan mówi, jest wiarygodne? Czy to jest prawdą? Czy to jest ważne? Czy możemy wierzyć Janowi? Bo to przecież tego przecież nie powiedział Pan Jezus Chrystus. To powiedział Jan Chrzciciel. A więc czy to, co Jan Chrzciciel mówił, powiedział, jest wiarygodne i czy możemy to przyjąć do akceptacji bez żadnych wątpliwości? Bracia i siostry, nie mamy prawa powątpiewać w to, co jest napisane w Biblii. Tym bardziej nie mamy prawa powątpiewać w to, co powiedział Jan Chrzciciel. Dlaczego?
bo sam Pan Jezus w tejże samej Ewangelii, Ewangelii Łukasza w rozdziale 7, w wierszu 28 wyraził się o Janie Chrzcicielu tak. Powiadam wam, nikt z tych, którzy się z niewiast narodzili, nie jest większy od Jana. Nie jest większy od Jana, lecz najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy od niego. Nas interesuje ten pierwszy człon tego wiersza, tego stwierdzenia. A więc nikt z tych, którzy się z niewiast narodzili, nie jest większy od Jana. Czyli należałoby rozumieć, że nawet ten wielki prorok Izajasz nie jest większy niż Jan. Czyli należałoby rozumieć, że nawet ten wielki prorok Jeremiasz nie jest większy niż Jan. Tak, to prawda. Nie jest większy, bo tak stwierdził Jezus. Nie ma, nawet Abraham, można rzec, można powiedzieć, powołując się na to słowo, choć jest tak ważną personą, tak ważną osobą, ale wedle tych słów należy powiedzieć, że nie jest większy od Jana. Nikt, kto się z niewiasty nie narodził, z wyjątkiem Pana Jezusa, nie jest większy niż Jan. Po drugie, chcielibyście zauważyć kolejną prawdę wypowiedzianą przez Boże Słowo na temat Jana Chrzciciela. O Janie Chrzcicielu jest wiele świadectw, ale ja chciałbym tylko jeszcze jedno zacytować. Ewangelia Jana, 10 rozdział, 41 wiersz. Kolejna wypowiedź Pana Jezusa. A Jezusowi wierzymy. Nikt nie ma prawa powątpiewać w to, co Pan Jezus powiedział. Oto co czytamy. A wielu do Niego przychodziło i mówiło. Jan wprawdzie żadnego cudu nie uczynił, ale wszystko, cokolwiek Jan o nim powiedział, było prawdą. A więc możemy tu zauważyć kolejną bardzo ważną rzecz dotyczącą opinii o Janie Chrzcicielu. Że to, co on mówił, było niepodważalną prawdą. Było prawdą. Nie cytuję już tego miejsca, a ono także jest zawarte w Ewangeliach. Jan wprawdzie żadnego cudu, no jest tu właściwie tu napisane, Jan wprawdzie żadnego cudu nie uczynił. Tak, nie uczynił Jan żadnego cudu. Ale musicie pamiętać, że gdybyście mieli do rozsądzenia kogoś, kto dużo mówi, ale nie zawsze to, co mówi, pokrywa się z, ale zawsze to, co mówi, pokrywa się z prawdą, a więc zawsze to jest prawdą, a kogoś, kto czyni cuda, ale to, co mówi, nie zawsze pokrywa się z prawdą, komu byście przyznali rację? To jest cudotwórca. Przecież widzieliśmy, że się ślepemu oczy otworzyły. Ale to, że powiedzmy zebrał kolektę $1000, a tylko przyznał się do 100, no to komu byście bardziej wierzyli? Ja dziwię się, że macie wątpliwości. Nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości. Ten, kto mówi prawdę, tylko prawdę, ten jest wiarygodny. A ktoś, kto czyni cuda, ale mija się z prawdą, choć czyni cuda, to nie jest to osoba wiarygodna. A o Janie jest powiedziane, że wszystko, co mówił, było prawdą. Chciałbym nawet w tym momencie westchnąć do Pana. Panie, daj mi łaskę, abym i ja w moim życiu mógł znaleźć takie świadectwo w oczach Twoich, że wszystko, co mówiłem, wszystko, co zwiastowałem, wszystko, czego nauczałem, było absolutną prawdą, niepodlegającą dyskusji prawdą. Ale czy tak jest w naszym życiu? Czy tak jest? Jak myślicie, siostry i bracia? A jak myślicie, dzieci, w waszych relacjach z rodzicami? A wy, rodzice, w relacjach z waszymi dziećmi? Powiem wam tak, choć odstępuję trochę od tematu. Gdyby tak było, to zapis apostoła Pawła skierowany do Efezjan nie miałby racji bytu. A oto do Efezjan, do zboru w Efezie, ludzi nawróconych, ochrzczonych w wodzie, ochrzczonych Duchem Świętym, a nawet Paweł nazywa ich świętymi, Paweł pisze, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim. Nie okłamujcie jedni drugich, ale mówcie prawdę.
Czyli może się zdarzać taka sytuacja, że nawet ktoś, kogo uważamy za przykładnego chrześcijanina, nie, czasem mija się z prawdą, świadomie albo nieświadomie. Ale tego nie możemy powiedzieć o Janie Chrzcicielu. Bo jeśli chodzi o Jana Chrzciciela, to Pismo Święte wyraźnie akcentuje, że wszystko, co mówił, było prawdą, choć żadnego cudu nie uczynił. Więc czy możemy wierzyć Janowi, czy nie? Możemy, powinniśmy. A skoro musimy wierzyć Janowi, to znaczy, że istnieją trzy chrzty. Chrzest w wodzie, chrzest Duchem Świętym, kto inny chrzci, czym innym chrzci, i chrzest ogniem, także ktoś inny chrzci, w czymś innym chrzci. Nie można tych wszystkich trzech chrztów zrobić z nich zbitki i powiedzieć, że tu chodzi o ten sam, o ten jeden chrzest. Świadomy jestem i być może wy też słyszeliście, że co niektórzy twierdzą, iż te dwa ostatnie chrzty to jest to samo, że nie ma rozdzielenia między chrztem w Duchu Świętym a chrztem ogniem. W moim przekonaniu to nie jest tak, bo gdyby tak było, to nie występowałoby to stwierdzenie i, a więc nie byłoby słowa i, tylko by chrzciw Duchem Świętym, może myślnik, ogniem. Ale skoro występuje, że chrzci w Duchu Świętym i ogniu, to znaczy, że jest i trzeci chrzest. I mówiąc o chrztach, zatrzymujemy się w kościołach i my także najczęściej na tych dwóch pierwszych. Prawda? Ileż to już kazań, a także wykładów słyszeliśmy na temat chrztu wodnego, bo to jest ważny chrzest, bardzo ważny chrzest. Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I kto uwierzy i zostanie uszczony, zbawiony będzie. A więc jest to bardzo ważny chrzest. Gdy zapytano Piotra: Piotrze, co my mamy robić w Dzień Zielonych Świąt? Opamiętajcie się i dajcie się ochrzcić. Więc nie można tego chrztu bagatelizować. Nie można mówić, że on jest nieważny. On jest bardzo ważny. Dlatego często o nim mówimy. Podobnie jeśli chodzi o chrzest z Duchem Świętym. To też jest bardzo ważny chrzest. Ja już wam mówiłem tu z tego miejsca, że Jezus po zmartwychwstaniu niewiele nauczał, ale jednej prawdy nauczał. Idźcie do Jerozolimy i tam czekajcie, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. A więc to także jest bardzo ważny chrzest. Chrzest w Duchu Świętym. Posłuchajcie, co sam Pan Jezus powiedział na temat chrztu ogniem, chrztu w ogniu. W Ewangelii Marka w 9 rozdziale, w 49 wierszu znajdujemy taką oto wypowiedź Pana Jezusa Chrystusa. Albowiem każdy, słowo każdy obejmuje ciebie, mnie, obejmuje nas wszystkich, albowiem każdy ogniem będzie osolony. A więc będzie jak gdyby w soli ognia zanurzony. Ogniem osolony. Każdy. Oczywiście nie miał tu na myśli ludzi spoza kręgu wierzących. Miał tu na myśli ludzi wierzących, uczniów. Każdy ogniem osolony będzie. Drugie miejsce, Ewangelia Łukasza, rozdział 12, wierszu 49, jest taka tajemnicza nieco wypowiedź Pana Jezusa. W 12 rozdziale, 49 wierszu, także odnosząca się do ognia. Oto co mówi Jezus. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię i jakże bym pragnął, aby już płonął. A więc i tu jest mowa o czymś, czego Jezus pragnie. Pragnie, żeby ogień, który przyszedł rzucić, żeby już zaczął płonąć i żeby w tym ogniu każdy był zanurzony, powtarzając za Markiem. No, wiem, że w tym momencie należałoby odpowiedzieć na kolejne pytanie. Jaki rodzaj ognia ma na myśli Boże Słowo? O jakim ogniu jest tu mowa?
Już kiedyś tłumaczyłem tu przy innej okazji, że nie chodzi tu o ogień fizyczny. Że nie chodzi o ogień fizyczny. Tu właśnie dyskutujemy, niekiedy sprzeczamy się z tymi, którzy zarzucają nam, że my wierzymy w piekło. Mówię, my wierzymy. A gdy pytają, ale dlaczego? Przecież Bóg jest tak miłosierny, Bóg jest miłością, On przecież nikogo nie skazałby na piekło. Ale ktoś słusznie policzył, że w Ewangeliach więcej jest mowy o piekle niż o niebie. A więc nie można mówić, że nie ma piekła. Piekło istnieje. Tak, to prawdą jest. Prawdą jest, że piekło nie zostało przygotowane dla ludzi. Pan Jezus to wyraźnie sprecyzował. Piekło zostało przygotowane dla diabła i jego aniołów. Ale skoro ludzie sami to wybierają, no to Bóg, choć z boleścią serca, ale respektuje ich wolną wolę. Jeśli ktoś chce naśladować diabła i jego uczynki wypełniać, jeśli ktoś podlega temu, co Pan Jezus powiedział, wyście z ojca diabła i jego uczynki czynicie, no to gdzież ten człowiek będzie? Tam, gdzie będzie jego ojciec. Piekło zostało przygotowane dla diabła i jego aniołów. No i tam będą ci, którzy się utożsamiają z diabłem i z jego uczynkami. A gdy mówimy o piekle, to co nam najczęściej przychodzi na myśl? O, będą tam salony, będą tam gaje rozkoszne, a może tak jak wierzą, przepraszam, nie będę wymieniał, bo jeszcze się mi dostanie, 8 kobiet każdy dostanie? Czy to będzie w piekle? Nie, tego nie będzie w piekle. Biblia wyraźnie, to znaczy Biblia sygnalizuje, że w piekle będzie tak zwany ogień piekielny. No dobrze, ale z kolei inni się naśmiewają. Mówią, a co to za głupoty opowiadacie? Jak może się ktoś całą wieczność smażyć w ogniu i nigdy nie spłonąć? I nie spalić się? Przecież to jest niemożliwe. Ale my nie mówimy o ogniu fizycznym. Bo oprócz ognia fizycznego, jak wam wiadomo, jest jeszcze inny ogień. Jest jeszcze inny ogień, albo jeszcze są inne. Jest inny ogień, który parzy, ale nie spala. Taki ogień widział Mojżesz, kiedy zobaczył gorejący krzak, który płonął, ale się nie spalał. Ale powiem, że jeszcze jest inny ogień. Jeszcze jest inny ogień. Niezależnie od tych dwóch, które wymieniłem, jest jeszcze trzeci rodzaj ognia. Jaki? Zapytajmy Piotra. Zapytajmy Piotra i on w pierwszym swoim liście, w 4 rozdziale, w 12 wierszu, mówi o jeszcze innym ogniu. I właśnie ten ogień mam na myśli. I w tym ogniu będziemy zanurzani. W tym ogniu każdy zanurzony będzie. Tym ogniem każdy osolony będzie. Cóż to za ogień? Najmilsi. No wiadomo, że chodzi o chrześcijan, chodzi o wierzących, bo tak nazywali apostołowie współwiernych. Najmilsi. Nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. A więc oprócz tego ognia fizycznego, który znieca pożary, oprócz tego ognia, który parzy, pale, który piecze, ale nie spala, który na pustyni widział Mojżesz, apostoł Piotr wymienia jeszcze jakiś inny dziwny ogień. I co? Nazywa ten ogień czym? Doświadczeniem. Nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was spali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. A więc jeszcze jakiś inny ogień, o którym byśmy mogli powiedzieć, że jest to ogień doświadczenia. Tak więc w moim przekonaniu, przynajmniej w moim przekonaniu, możecie, nie musicie to przyjąć, tak więc w moim przekonaniu chrzest ogniem, albo używając wypowiedzi Pana Jezusa, solenie ogniem, to nic innego,
jak zanurzenie w czym? W doświadczeniach, w próbach, w odrzuceniu, w zgardzie, szyderstwach i pośmiewiskach. No i moglibyśmy tak mnożyć i mnożyć. A więc ten ogień, o którym mówimy w tym momencie, chrzest ogniem, o którym mówimy w tym momencie, to jest nic innego jak zanurzenie w tego rodzaju właśnie przeżycia. W tego rodzaju przeżycia. I zauważcie, kochani, zauważcie, że ten wielki apostoł, apostoł narodów modlił się, aby w tym ogniu był zanurzony. Otwórzmy list do Filipian, 3:10. Żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w czym? Nie w rozkoszach, nie w dostatkach. A więc nie to prosperity, które dzisiaj się tak głosi, że wierzący wszystko powinien mieć, najlepsze kadylaki, najlepsze domy, najlepsze powodzenie. Ale Paweł mówi i w cierpieniach Jego, uczestniczyć w cierpieniach Jego. Czy zgodzicie się ze mną, że nie mamy nic przeciwko temu, żeby być ochrzczonymi w wodzie? Może większość z nas nic nie miała przeciwko temu, żeby być ochrzczonymi w wodzie, no, bo jest tak napisane. Wielu z nas modliło się i przeżyło to, co nazywaliśmy chrzest w Duchu Świętym. Ale ja się przyznam, że nigdy się nie modliłem, Panie, ochrzcij mnie w doświadczeniach. Kto się z was tak modlił? Kto się z nas modlił? Ochrzcij mnie w cierpieniach. Prawda? Tamte dwa chrzty jakoś tam przeszliśmy, ale tego trzeciego raczej unikamy. No ale czy Bóg nam zaleca coś, co by nie miało wartości w naszym życiu? My na ogół na cierpienia, na doświadczenia patrzymy jako na coś zbędnego, wręcz niechcianego. Ale z tych choćby tekstów, które przed chwilą przeczytałem, wynika, że to nie jest tak, że się mylimy. Posłuchajcie innego męża Bożego, z tym, że to będzie tak, przeczytam tak, jak jest w starym tłumaczeniu Biblii Gdańskiej napisane. W Księdze Hioba, w 23 rozdziale, w 10 wierszu, ale powiada w starym tłumaczeniu, nasze jest trochę inaczej tutaj, ten wiersz jest inaczej tłumaczony w tej Biblii, którą mamy przed sobą. Zna bowiem drogę, którą postępuję. Gdyby mnie, i tam jest tam przetłumaczone, jest, gdyby mnie doświadczył i gdy będzie mnie doświadczał, wyszedłbym czysty jak złoto. A więc stare tłumaczenie mówi tak, gdy mnie będzie doświadczał, jak złoto wynijdę, ja cytuję dosłownie. Gdy będzie mnie zanurzał w chrzcie ognia, jak złoto wynijdę. A jeszcze inne miejsce. Nie będę nawet tego już szukał, bo to wszyscy znamy, ponieważ ten cytat jest wyjęty z Nowego Testamentu. Za największą radość bracia miejcie. Gdy żadnych doświadczeń nie przechodzicie, gdy rozmaite próby przechodzicie, gdy rozmaite doświadczenia przechodzicie. I potem jest dalej powiedziane, że gdybyśmy byli dziećmi nieślubnego łoża, bękartami, no to byśmy nie byli, to by nas ojcowie nie karali, no coś w tym rodzaju. Ale ponieważ jesteśmy dziećmi Boga, prawymi dziećmi, Bóg nas doświadcza, Bóg nas wypróbowuje. A więc apostoł nakazuje nam, abyśmy za największą radość sobie poczytywali, jeśli różnego rodzaju próby przechodzicie. Tymczasem, no powiedzmy sobie szczerze, o nas samych. Tymczasem wielu z nas robi wszystko, aby oddalić od siebie Jezusa
jako chrzciciela ogniem. Tak, Panie, jestem gotów, żeby mnie ochrzczono w wodzie. Tak, Panie, tak bardzo pragnę, abyś mnie ochrzcił w Duchu Świętym. Ale jeśli chodzi o chrzest ogniem, to wiesz, Panie, idź do sąsiada. Idź do kogoś innego. Raczej unikamy tego zapotrzebowania na chrzest ogniem. Godzimy się poznać Jezusa jako Zbawiciela, jako lekarza, jako wyzwoliciela, jako chrzciciela w Duchu Świętym, jako tego, który zaspokaja wszystkie potrzeby nasze, ale nie zauważamy Go i nie tęsknimy za Nim jako kimś, kto wedle upodobania swego chrzci nas ogniem, soli nas solą, jaką jest ogień, inaczej chrzci nas w ogniu. Skąd brał się ten ogień w życiu Jezusa, apostołów, którego my tak w miarę unikamy? Skąd ten ogień, gdzie się zapalał? Kto rozpalał ten ogień? A więc kto powodował, że ten ogień wybuchał? Przede wszystkim powiem tak. Ten ogień wynika z naszego ja, z naszej natury. A więc z naszego ja, z naszej natury. Gdyby nasza natura nie wymagała przepalenia, nasze ja, gdyby nie wymagało ukrzyżowania, gdyby nasze ja było nieżywe, nieżywotne, no to nie byłoby sensu zanurzania w ogniu. Ale ponieważ nasze ja jest ciągle żywotne, to bardzo często właśnie ono powoduje, że spada na nas ogień, który chce je wypalić. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale, w 24 wierszu tak. Kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie i niech mnie naśladuje. A więc to jest ten ogień. Stara natura chce tego, ale ja tego nie mogę. I to jest właśnie to napięcie w nas. To jest to właśnie doświadczenie. To jest zapieranie się siebie samego. To jest wyrzekanie się siebie samego. Kto chce iść za mną, niech się zaprze siebie samego. Tak niebawem, już w piątek, już czwartek, piątek będziemy sobie przypominać te ostatnie godziny życia przed ukrzyżowaniem Pana Jezusa Chrystusa. Jakżeż często jesteśmy zadumani nad Jego wypowiedzią. Panie, jeśli to jest możliwe, niech ten kielich mnie minie, ale nie ja, nie moja wola niech się stanie, ale wola Twoja. Nie chodzi o moje ja, nie chodzi o moją decyzję, ale Twoja wola niech się stanie. A więc ten ogień bardzo często zapalany jest w nas. Żyjemy bardzo często w napięciu, żyjemy w rozterce, iskrzy w nas, bo coś chce w nas innego, a Boże Słowo co innego. Bo coś w nas chce postawić na swoim, ja i tylko ja, i tylko tak, a jeśli nie, to do deski grobowej nie ustąpię. No ale i iskrzy wtedy, walka. Paweł w wielu miejscach Nowego Testamentu podkreśla, że w nas toczy się, pali nas ten ogień, toczy się w nas ta walka między tym, co Duch Święty chce w nas sprawować, a tym, co chce sprawować stara natura. I to jest to pierwsze źródło ognia. Po drugie, ten ogień bardzo często zapala się wśród naszych najbliższych, naszej rodziny. Rodziny, tak, nasi bracia Pana Jezusa, to był ten ogień. Pamiętacie, że oni do końca praktycznie Mu nie wierzyli. Oni do końca Go, nawet niektórzy z nich uważali Go za obłąkanego, chcieli Go porwać. A zatem
jakżeż bardzo często dziecko Boże żyje w piecu ognia, bo matka, bo ojciec gotowi byliby się wyrzec, a może nawet jeszcze coś więcej zrobić, bo bracia, cała rodzina się nagle sprzysięga. I to jest zdumiewające. Wy może tego nie znacie, ale ja pamiętam moment, to było przed laty, tu w tym zborze. Nawrócił się pewien człowiek, który nie stronił od alkoholu. Młody człowiek, który często leżał gdzieś na ławkach w parku i chyba na dniach skupienia się nawrócił. I nagle przestał pić. I matka, wdowa, to zauważyła, że coś z jej synem jest nie tak. I pamiętam, że przyszła do mnie z pretensjami, ogromnymi pretensjami. Co wyście zrobili z moim synem? Ja pytam, a cośmy zrobili? No bo piła, przestał pić. Ja mówię, to coś złego? A ja wolałabym, żeby dalej był taki, jaki był, niż miałby tutaj do was chodzić. Więc bardzo często ogień przychodzi ze strony naszych najbliższych. Naszych najbliższych. Jeśli ci najbliżsi widzą, że Bóg dotknął naszego życia, to nagle w nich się albo fanatyzm religijny ożywia, nie chodzili do kościoła przez całe życie, a teraz nagle gorliwie biegają, i to 3 razy dziennie, i cały sprzeciw, i tak dalej, i tak dalej. A więc bardzo często ten ogień pali nas od naszych najbliższych. Po trzecie, ten ogień pali także, ten ogień doświadczenia przychodzi także ze strony religijnego świata. Z religii, od kapłanów przychodził ogień doświadczenia na Jezusa. Od faryzeuszy, sadyceuszy. To oni go w ostateczności, wydali na niego wyrok śmierci. Piłat był tylko wykonawcą ich woli. I bardzo często tak bywa, że nasi współwierni, z którymi rośliśmy w kościele od niepamiętnych lat, nagle teraz, kiedy zauważyli zmiany w naszym życiu, stają się naszymi wrogami. Zamiast się cieszyć z tego, że przeżyliśmy przemianę, że Bóg dotknął naszego życia, że w naszym małżeństwie doszło do pojednania, że w naszej rodzinie się zaczyna, to religijny świat znieca ogień cierpienia. Po czwarte, Pan Jezus cierpiał także od ludzi bezbożnych, którzy reprezentowani są przez Heroda. I to właśnie także bezbożny świat. Piotr pisze w jednym miejscu, nie będę tego szukał, ale tylko przypomnę, że skoro nie uczestniczymy z nimi w tych wyuzdanych, grzesznych rozkoszach, to się temu dziwią i bluźnią przeciwko nam. Czyście to przeżyli kiedykolwiek? Jeśli ktoś tego nie przeżył, to prawdopodobnie dlatego, że idzie na kompromis. Ale jeśli ktoś stanął po stronie Jezusa i oświadczył, że już dłużej nie będzie tego robił i nie robię tego, nie pójdę tam, moja noga tam nie stanie, no to musi się liczyć, że ci, którym odmawia, będą używać różnych perswazji, żeby zmusić. A jeśli w ostateczności nie zmuszą, no to będą... To się rozpali właśnie ten ogień. To się rozpali ten ogień. Chyba, że no, pójdziemy na układy. Cacy, cacy, w białych rękawiczkach. No dobrze, dla świętego, no, spokoju. Dla świętego, grzesznego spokoju. No to wtedy oczywiście z takim człowiekiem to można i konie kraść. No ale jeśli ktoś się temu absolutnie sprzeciwia ze względu na Chrystusa, do czego się może spodziewać ze strony Heroda, tego zeświadczałego Heroda? Ognia. Na koniec, to znaczy nie na koniec, ale za chwilę popatrzymy na to z drugiej strony, czy konieczny jest chrzest ogniem? Czy ten chrzest jest konieczny? No, tu bardzo krótko ten temat, udzielę odpowiedzi na to pytanie. Gdyby ten chrzest nie był konieczny, Jezus by go nie wykonywał.
Przecież Jezus by się nie zajmował banialukami. Ale skoro Jan mówi, że On was chrzcić będzie w Duchu Świętym i w ogniu, to znaczy, że On ma jakąś wartość. Że jest konieczny. Jest nieodzowny. Jest nieodzowny. A popatrzcie, jak zareagował Jezus, kiedy ktoś, jeden z najbliższych Jego przyjaciół, radził Mu, żeby nie przechodził przez ten piec, żeby unikał tego pieca. Już wiecie, kogo mam na myśli. Już wiecie, jaki przypadek mam na myśli. 16 rozdział Ewangelii Mateusza. Jezus oznajmia, oświadcza swoim uczniom, że teraz pójdziemy do Jerozolimy. I tam w Jerozolimie Syn Boży, Syn Człowieczy będzie zdradzony, ukrzyżowany, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. A wtedy znalazł się ktoś, kto stanął obok Niego i mówi, no nie, to nie może przyjść na Ciebie. Inaczej mówiąc, no nie pchaj się w ten piec. No zrób wszystko, żeby uniknąć tego pieca, tego ognia. No po co Ci to? Po co Ci? Panie, miej litość nad sobą. No nie idź w ten piec, nie idź w ten ogień. Ale pamiętacie, jak Jezus zareagował? Jezus był zdecydowany. Gdyby doświadczenia i próby były nieważne, to Jezus by pilnie się przysłuchał radzie swojego przyjaciela Piotra. Ale Jezus uznał, że przechodzenie przez to doświadczenie, przez ten piec jest czymś tak ważnym, że bez zastanowienia zgromił i powiedział, idź precz ode mnie. Czyli to jest nieodzowne. Popatrzmy teraz na to z drugiej strony. Inaczej. Popatrzmy na to z innej strony. Spójrzmy do listu apostoła Pawła do Rzymian, 12 rozdział. List apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 12. I w rozdziale 12, w wierszu pierwszym, apostoł Paweł przez miłosierdzie Boże, powołując się na miłosierdzie Boże, wzywa nas, do czego nas wzywa. Abyśmy składali ciała swoje jako ofiary. A więc wzywa nas, abyśmy siebie samych składali Bogu na ofiarę. Ofiara. Składanie ofiary. Nie wiem, czy zauważyliście, że pierwszym, który złożył kiedykolwiek we wszechświecie ofiarę, był, uważajcie, żebyście się nie pomylili. Wiem, że myślicie w tej chwili o Kainie i o Ablu. Ale nie, Biblia powiada, że pierwszym był Bóg. Wiecie, kiedy Bóg złożył ofiary? Bóg złożył ofiary w takich szczególnych okolicznościach. Oto przychodzi do ogrodu, o czym mówią rozdziały pierwsze Biblii, przychodzi Bóg do ogrodu i co widzi? Widzi Adama po zgrzeszeniu, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli. Kiedy Bóg przychodzi do ogrodu, widzi Adama i Ewy oplecionych liśćmi. Sami sobie upletli liście. Po pierwsze, zauważyli swoją nagość. Zauważyli, że są nadzy. I aby ukryć swoją nagość, upletli sobie liście. No i toczy się rozmowa między nimi a Bogiem. I w rozdziale 3, pierwszej Księgi Mojżeszowej, w 21 wierszu jest napisane, że uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór i przyodział ich. Popatrzmy jeszcze raz na te trzy wydarzenia. Adam i Ewa widzą swoją nagość. Adam i Ewa wkładają wysiłek, aby tę nagość przykryć. Zrywają liście, jakoś tam je wiążą i robią sobie jakąś przypaskę, jakąś osłonę. I Bóg ich w takim stanie spotyka. I wtedy Bóg robi coś innego. Zabite zostały, uśmiercone zostały jakieś zwierzęta, nie wiadomo jakie. Bóg zdjął z nich skórę i tą skórą, z tej skóry zrobił im przypaskę. I to jest pierwsza ofiara, te zwierzęta, które zostały ofiarowane po to, żeby przykryć nagość człowieka. Ale też, drogie siostry i drodzy bracia, to jest doskonały
Klasyczny przykład tego, co uczynił Bóg z nami. Ale nie ze wszystkimi. Bóg uczynił coś z nami. No właśnie, tutaj się rozpoczęła reformacja. Tu się rozpoczęła reformacja. Na czym ta reformacja polegała? Bo od samego początku człowiek usiłował swoimi uczynkami przykryć swoją nagość. Robił i pracował i wysilał się, i niektórzy do tej pory tak robią. Myślą, że tym przykry. Dobrze, że widzą swoją nagość, bo niektórzy nawet nie widzą swojej nagości. Obrażają się, jak się im zwraca uwagę na ich nagość. Adam i Ewa przynajmniej widzieli swoją nagość. Niektórzy też widzą swoją nagość, swoją niezdolność do czegokolwiek. Widzą swój grzech, obnażają swój obnażony i usiłują to przykryć uczynkami własnymi. Zrywają te liście, zrywają te uczynki, by przykryć swoją nagość swoimi sposobami. Ale Bóg tego nie respektuje. Gdyby to respektował, to by Bóg powiedział do Adama i Ewy: dobrzeście zrobili. Zrobiliście rzecz godziwą. Przykryliście swoją nagość. Ale Bóg kazał to zrzucić. To znaczy, że naszymi uczynkami, choćbyśmy robili nie wiadomo jakie, zbawieni nie będziemy. Wtedy Bóg zabija zwierzę. Bierze skórę i odziewa. 2000 lat temu. W tych dniach będziemy obchodzić pamiątkę. Dla przykrycia naszej bezprawości, nieprawości, dla przykrycia naszych grzechów umarł ktoś także złożony w ofierze, abyśmy Jego sprawiedliwością okryci, usprawiedliwieni zostali. Paweł apostoł pisze, zbawieni jesteśmy nie poprzez uczynki. To nie uczynki przykrywają naszą nagość, ale łaska Boża, łaską Bożą, łaską zbawieni jesteście przez wiarę w dzieło Chrystusa Jezusa, który umarł za was. Ale to nie zmienia faktu. Pierwszym, który złożył ofiarę, był Bóg. To On ofiarował pierwszą ofiarę. Choć to nie jest napisane, wierzę jednak, że Adam i Ewa, widząc, co Bóg zrobił, naśladowali Boga, także pewnie składali ofiarę. Bo jeśli by tak nie było, to pytam, skąd Kain i Abel wiedzieliby, że należy złożyć ofiarę? Przecież oni patrzyli na swoich rodziców. Oni obserwowali swoich rodziców. Tak, tak? Kochani ojcowie, kochane matki. Dzieci obserwują swoich rodziców. Dzieci bacznie obserwują swoje matki. Choć może niekiedy nic nie mówią. Może nie mówią, bo są małe, ale jak dorosną, to powiedzą. Dzieci obserwują swoich rodziców. I jeśli tak czy owak zaczną rodziców naśladować. Zarówno w dobrym, jak i w złym. A częściej naśladują złe niż dobre. Bo niestety tak się rzecz ma, że to, co złe, szybciej się rozchodzi niż to, co dobre. Prawda? Jeszcze się to nie stało, coś złego, a już półstronia o tym wie. Ale jeśli coś dobrego się wydarzyło, choćby zwiastowanie słowa, kto o tym wie? No niektórzy tylko. Ale niech by się tu wydarzył jakiś skandal. Niech by na przykład ktoś kogoś pobił. To jutro ja sądzę, że pół powiatu już o tym by wiedziało. Bo zło ma to do siebie, że szybciej się rozprzestrzenia. Że szybciej się rozchodzi. Te fale jakoś mkną szybciej. Natomiast jeśli komuś tu się wyświadczyło dobro, no to może tam parę osób się o tym dowie, tak jakoś mimochodem. A więc dzieci mają tendencję naśladowania i tego, co dobre, i tego, co złe. I w związku z tym wierzę, że Abel i Kain widzieli, może nieraz nawet widzieli, jak ich ojciec i matka składają ofiary. I skoro, gdy dorośli, także i oni postanowili złożyć Bogu ofiarę. No, nie będę się nad tym rozwodził zbytnio, bo to jest zupełnie inny temat. Abel, będąc pasterzem, złożył pierworodne, a więc najlepsze sztuki ze swojej trzody. Natomiast Kain złożył ofiarę z plonów rolnych. Jeśli się nad tym nie zastanawiamy, to
to nie dojdziemy do, nie zastanowimy, to nie dojdziemy do wniosku, dlaczego ofiara Abla została przyjęta, a Kaina odrzucona. Ale to jest także głęboki sens duchowy. Rabini żydowscy tłumaczą nieprzyjęcie ofiary Kaina tym, że, no ja nie wiem, na jakiej podstawie jakoś to rozbudowują w języku, z języka hebrajskiego te cytaty i dowodzą, że Kain zorientował się, że nastała pora składania ofiary i biegnie z pola, bo gdzieś na polu pracował, biegnie z pola, żeby złożyć ofiarę w wyznaczonym czasie. I biegnąc przez swoje pole, łapie tu buraka, tutaj, no jeszcze podpowiedzcie mi co. Marchew wyrwał, urwał i biegnie z tym, bo nastała pora składania ofiary. Więc moglibyśmy powiedzieć, takie byle co przyniósł. Takie byle co. Uważajcie, jak idziecie na nabożeństwo. Nie szminkuj się tak długo. I nie biegnij w ostatniej chwili. Przyjdź nawet z rozwichrzonymi włosami, ale przyjdź uspokojony wewnętrznie, przygotowany wewnętrznie, otwarty wewnętrznie. A czasem dziwię się, no niektórzy i pewnie jeszcze tam myślą o tym, że tutaj coś zapomnieli, tam coś zapomnieli. No i nabożeństwo się kończy, rozchodzą się, no i ofiara nie złożyła ofiary. Albo złą ofiarę przyniosła. Bracia i siostry, tak postąpił Kain. Natomiast jeśli chodzi o Abla, to znowu rabini żydowscy dowodzą, że poszedł między trzody i wybrał najtłustszą sztukę, najprzedniejszą, pierworodną, najlepszą i przyniósł tę owieczkę i złożył ją. No nie wiem, czy to była owieczka, ale tu jest w każdym razie z trzody swojej, no nie wiem, czy to była owieczka, może to było coś innego, ale przyniósł najdorodniejsze, najlepsze na ofiarę przed Boga. I kiedy potem nastąpiło przyjęcie ofiary Abla, a odrzucenie ofiary Kaina. Bo to było tak w pośpiechu, nieprzygotowany, nieskupiony, nieskoncentrowany. No tak, no tradycja, no zwyczaj, no trzeba pójść na nabożeństwo, bo ludzie widzą, no bo co ludzie powiedzą, że znowu już czwarty raz nie byłem w kościele. Co sobie pastor pomyśli? A więc biegnie, zdyszany, wpada. I to jest Kainowa ofiara. Ale taka ofiara być przyjęta być nie może. Przynoś ofiarę Ablową. I gdybyśmy tak czytali Biblię, a ja już tego robił nie będę, bo czas dobiega do końca. Gdybyśmy tak czytali Biblię, to zobaczylibyśmy na jej stronicach tysiące ofiarowywanych, składanych ofiar. Tysiące składanych ofiar. No i cóż mogę powiedzieć? Bo Biblia nas też wzywa, abyśmy siebie samych składali w ofierze Bogu. Co mogę powiedzieć o ofiarach? Że niewiele się mówi, to znaczy nie, inaczej. Jest jeden, jedyny przypadek wspomniany, może nie źle powiedziałem, jeden, dwa przypadki, w których jest mowa, że ofiary nie zostały przyjęte. Pierwsza to jest ta, o której mówiliśmy, to jest ofiara Kaina. Jest jeszcze jedna ofiara, która nie została przyjęta. Ona, ten przypadek jest trochę poszerzony, jest trochę opisany. I w związku z tym warto się temu przypadkowi, skoro trochę szczegółów jest tutaj dodanych, warto się mu jest przyjrzeć, bo to też jakby wskazuje, dlaczego ofiary nie zawsze są przyjmowane. Oto w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 15 rozdziale, jest mowa o ofierze, jaką składał Abraham. Przypominam, bo to już kiedyś mówiłem. Jest mowa o ofierze, którą składał Abraham. I cóż jest napisane? Od 9 wiersza jest napisane tak. On zaś rzekł, czyli Bóg rzekł do Abrahama, sprowadź mi 3-letnią jałówkę,
i 3-letnią kozę, i 3-letniego barana, nadto syna gorlicę i gołębicę. I sprowadził mu to wszystko i rozciął na połowy, a więc przygotował ofiarę tak, jak się powinno przygotować, i położył jedną połać naprzeciw drugiej, lecz ptaków nie dzielił. Tak zrobił, jak się powinno było ofiarę przygotować. Czy zrobił Abraham wszystko? No myślcie, podpowiedzcie mi. Załóżmy, że ja zapomniałem, choć kłamać nie wolno. Czegoś tu brakuje. Ognia. Prawda? Ognia. Bo zwykle ofiary składały się w ten sposób, że się rozpalało na ołtarzu ogień i tę ofiarę na ten ołtarz się składało, albo pod ofiarą rozpalało się ogień. I wtedy ten ogień tę ofiarę konsumował, spopielał. I wtedy ten ogień tę ofiarę konsumował, spopielał. I po jakimś czasie, gdybyście podeszli do ołtarza, mając świadomość, że złożona tu została jałówka 3-letnia i koza i ptaki, to byście co? Nie poznali. Nie moglibyście powiedzieć, to jest koza, to jest jałówka, bo to wszystko było przez ogień spopielone, zmienione. Ogień tego dokonał. Wtedy byście mogli powiedzieć, to jest wszystko nowe. To nie jest to. To nie jest to, co było położone, zanim ogień spadł na tę ofiarę, zanim ogień spalił tę ofiarę. Czy już wiecie, do czego zdążam? Czy już zauważyliście, co jest celem ognia, który mamy być osoleni? Czy już wiemy, dlaczego każdy z nas ogniem osolony będzie? Po co? Żeby jałówka nie pozostawała jałówką. Żeby koza nie pozostawała kozą. No jeszcze koza jak koza, ale cap, żeby nie pozostawał capem. Nie wiem, czy wiecie, ja się jak dzieckiem byłem bardzo bałem capa. Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że niesamowicie śmierdział. A po drugie dlatego, że budł. Jak kogoś spotkał, to go oszturkał. Uciekałem zawsze przed capem. Uciekałem, kiedy go spotkałem. A więc, ale wracajmy, to znowu dla rozprężenia się. A więc to, co było ofiarowane, kiedy spadł na to ogień, już dłużej nie pozostawało takim samym. O, muszę mówić do mikrofonu, bo mi zwrócono uwagę w Zielonej Górze, że za często odchodzę i oni tam nie słyszą, jak potem przysłuchują. A więc, że następowało spalenie. Stawało się wszystko nowe. Coraz częściej spotykamy się z czymś takim jak kremacja. Ktoś umiera. To jest sumienie rodziny, która postanawia skremować zwłoki kogoś, kto umarł. I gdybym ale jak się nazywa to? Urna. Gdybym tę urnę otworzył i powiedział wam, to jest brat X. Patrzylibyście na to i powiedzieli, coś ty chłopie zwariował? Przecież to są prochy. To jest zupełnie coś innego. Ale ja bym się upierał, to jest... No i kto by miał rację? Ty byś miał rację. Można by było powiedzieć, on takim był. Ale teraz on już jest zupełnie inny, spopielony, strawiony przez ogień. I chrzest z duchem ma na celu nie to, żeby nas udręczyć, żeby nas zamęczyć, żeby nam życie uprzykrzyć. Ale chrzest ogniem ma za zadanie nas zmienić, przepalić, przemienić, uczynić z nas nowe stworzenie. To też kiedyś mówiłem. I wiecie, radzę wam, ja sam tego nie zawsze przestrzegam, ale radzę wam poddać się ogniowi, kiedy was dotyka. Bo jeśli się nie poddacie temu ogniowi,
to Bóg rozpalił jeszcze mocniejszy. On nas tak bardzo kocha, że będzie rozpalał coraz to mocniejszy, mocniejszy i mocniejszy piec, aż nas to wreszcie przepali. I po co nam to? No i po co ci następne doświadczenie? I po co ci następne doświadczenie, skoro to pierwsze już mogło cel osiągnąć? Tylko to nasza hardość, to nasza duma, nasza pycha, nasze odrzucanie sprawia, że musimy przychodzić znowu i znowu. Oczywiście Bóg nas może odrzucić, ale Bóg tak szybko z nas nie rezygnuje. On nas chce widzieć wśród zbawionych, wśród przemienionych, wśród nowych stworzeń. Dlatego ciągle i ciągle na nowo, choć większy i większy piec, choć większy i większy ogień. No więc niewiele jest takich przypadków, kiedy ofiara nie została przyjęta, to znaczy spalona, to znaczy pojawiło się coś nowego na skutek przyjęcia tej ofiary. No a co się działo z ofiarami, które nie zostały przyjęte? Nie wiem, czy ktokolwiek z nas jest zainteresowany, bo my wszyscy złożyliśmy siebie samych jako ofiary i wierzę w to, że Boży ogień doświadczenia nas przepala. Co się stało jednak z tymi, którzy postąpili inaczej? Czytamy dalej, że wtedy, kiedy te ofiary nie zostały przyjęte, ponieważ ogień nie został podłożony, wiersz 11, wtedy zleciały ptaki drapieżne do padliny, lecz Abram je odpędzał. A więc co się dzieje z taką ofiarą takiego chrześcijanina, który składa siebie samego na ofiarę, ale nie pozwala Bożemu ogniowi, żeby go przemieniał, żeby go przepalał? Co się z nim dzieje? No, te drapieżne ptaki symbolizują te wszystkie zastępy demonów, które szarpią tego człowieka. Ty, on o tobie to powiedział, broń się! Ty, popatrz, jak on krzywo popatrzył na ciebie, broń się! Nie może sobie na to pozwolić. To jest to szarpanie przez te drapieżne ptaki. Ale to dowodzi, że ofiara nie została przepalona. Bo gdyby była przepalona, postawa byłaby zupełnie inna, nowa. Nieszczęsna jest ta ofiara, ten, kto się ofiarował Bogu, ale nie pozwolił, żeby Boży ogień go przepalił. Bo on ma problemy, cały czas ma problemy. On cały czas będzie miał problemy. No bo to go szarpie. Niepokój, lęki, trwogi, to, tamto. Cały czas te drapieżne ptaki szarpią go jako ofiarę. No i Abraham się w końcu domyślił, w czym problem. Ja tego już nie będę czytał. Zapalił płonącą pochodnię. Postawił między te rozdzielone części tych zwierząt i one natychmiast znikły. Muszę też powiedzieć, że teraz będąc w Zielonej Górze, jedna ze starszych sióstr, pamiętająca mnie z dawnych, dawnych jeszcze czasów, podeszła do mnie i mówi, wiesz bracie, gdybym cię nie słyszała i nie twojej ekspresji, to bym nigdy nie uwierzyła, że to jesteś ty. Mówi, ciągle ten sam ogień. Ja mówię, siostro, ponieważ ja wyznaję zasadę, lepiej się spalać niż gnić. Decyzja należy do nas. Możemy być złożeni na ofiary, na ołtarzu i gnić. No, lepiej się do takiej ofiary nie zbliżać. Ale lepiej jest poddać się Bogu, żeby przepalił nasze życie. Żeby ten Boży ogień przepalił nasze życie. Żeby Jezus Chrystus zanurzył nas w ogniu. Bo wtedy się dzieje nowe. To wtedy wszystko staje się nowe. Przepalone, niepodobne. Tak jak to Jan Chrzciciel powiedział. Kochani, powiedział Jan Chrzciciel, nie musi ubywać. A on musi rosnąć. On musi się stawać coraz większy. I tego wam i sobie życzę z całego serca. Niech nas Pan błogosławi.